Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Najlepsze życzenia i podziękowania za codzienny trud pracy wybrzmiały z ust starosty myślenickiego Józefa Tomala w kierunku sołtysów, których na terenie powiatu myślenickiego jest w sumie 79. Okazją do spotkania i do przekazania słów uznania stało się organizowane już po raz drugi święto sołtysów powiatu myślenickiego, które odbyło się 11 marca w hali zespołu szkół imienia Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz, szczególnie w imieniu zarządu, władz powiatu, rady powiatu, was serdecznie witam. Bo dla wielu z Państwa to pewne podsumowanie kadencji, kolejnej kadencji sołtysów. Wielu z Państwa stoi przed kolejnymi wyborami, które poza Sieprawiem wiem, że się wszędzie jeszcze nie odbyły. Początek wydarzenia był dogodnym momentem do przypomnienia okoliczności i czasów, w jakich ustanowiono funkcję sołtysa. Sołtysi bowiem to osoby, które działając na rzecz swojej małej ojczyzny reprezentują interesy mieszkańców na różnych szczeblach życia społecznego. Na dowód tego, że powiat myślenicki odpowiada na inwestycyjne potrzeby mieszkańców podczas święta sołtysów, można było w ramach przygotowanej prezentacji zobaczyć najważniejsze zadania w poszczególnych gminach, których realizacja wsparła m.in. infrastrukturę drogową, służbę zdrowia czy pion edukacyjny. Zorganizowane przez powiat myśleński święto nie obyło się oczywiście bez upominków. Były zatem kwiaty, dodatki i imienne podziękowania, a niespodzianką specjalną był koncert zespołu Dixie Band oraz poczęstunek. Panie starosto, dotrzymał Pan słowa i w tym roku po raz drugi zorganizował Pan powiatowy dzień sołtysa. Oznacza to, że ta impreza wpisze się na dobre w kalendarz powiatowych imprez? My tak chcemy. Jeżeli sołtysi kiedyś powiedzą, że chcą innej formuły spotkań, to taką formułę zorganizujemy. Natomiast uważam, że spotykać się z sołtysami należy i trzeba. I to widać nawet po tej obecności, może nie zawsze takiej, jakiej chcielibyśmy, ale to jest dzisiaj poniedziałek, dzień normalny pracy każdego z nas i pewnie losowe czy osobiste sprawy nie pozwoliły niektórym wziąć udział w tej pięknej imprezie powiatowej. You miss me, honey, when you go away, I feel so lonely. Rok 2019 to rok szczególny dla sołtysów, ponieważ w tym roku mamy wybory. Jakimi cechami Pana zdaniem powinien odznaczać się dobry sołtys? To na pewno skutecznością. To jest najważniejsze i tego oczekują mieszkańcy. Oczywiście oprócz przymiotów osobistych, wysokiej kultury, pozytywnego myślenia, to ważne jest, żeby być skutecznym i żeby być konsekwentnym i tą konsekwencję widać. I często tej konsekwencji czy paniom, czy panom ulegam, bo po prostu się nie da inaczej. Jeżeli ktoś spotyka się z tobą 5-10-krotnie w ciągu roku, a ktoś tylko raz na 2-3 lata napisze pismo, to nawet siłą rzeczy szybciej załatwisz temu, który jest konsekwentny i pozytywnie natrętny. Some of these days.